Wszystkich hodowców i hodowczynie ze wspólnego gołębnika Polish Masters. Ja nazywam się Mac Kacper, jestem tu organizatorem tego gołębnika. Dzisiaj mamy 11 maja 2022 rok. Nasza druga edycja tego wspólnego gołębnika. W zeszłym roku wystartowaliśmy obsadą 1078 gołębi. Jak dobrze wiecie, no to był rok ciężki dla wszystkich wspólnych gołębników. Dość duże straty gołębi, ale to mówię nie tylko u nas, ale no we wszystkich wspólnych gołębnikach w Polsce. No był to po prostu ciężki sezon, nie tylko na wspólnych gołębnikach, ale także i w oddziałach. Tak? Były to po prostu wymagające i trudne, selektywne loty. W tym roku na chwilę obecną mamy przyjętych 1100 gołębi. Zostało nam jeszcze kilka dni do przyjęcia. Dobry tydzień, tak? 10 dni jeszcze przyjmujemy gołąbki. Obsada zapowiada się mniej więcej na 1700-1800 gołębi. I tutaj chciałbym po prostu podziękować uczestnikom, którzy nam zaufali i wrócili do nas poprzedniego roku. Tym, którzy chcą też spróbować powalczyć w tym roku, serdecznie dziękuję za zaufanie. Tutaj analizując fakty z poprzedniego roku, cały czas staramy się udoskonalać tutaj, żeby jak najmniej tych gołąbków ginęło. Staramy się układać takie plany żywieniowe, żeby to po prostu nie przeszkadzać tym gołąbkom, ale im pomagać, tak? Żeby to było wszystko utrzymane w jak najlepszym zdrowiu. Nie rezygnujemy z suplementów krzyśka szkolnego. Moim zdaniem to są bardzo, bardzo, bardzo dobre, topowe produkty, które cieszą się nie tylko popularnością w Polsce, jak i w całej Europie. Bazujemy właśnie na bardzo dobrym jego zakwaszaczu i między innymi też Fit 20, bardzo, bardzo dobry produkt witaminowy. Do tego stosujemy medycynę firmy Tolisan. Staramy się ufać tutaj tylko po prostu najlepszym na rynku. Firma Tolisan to jest chyba jedna z najdłużej funkcjonujących firm, które po prostu produkują medycynę dla gołębi. Co tutaj więcej chciałem dodać? Zapraszam przede wszystkim wszystkich uczestników na finał, który tam odbędzie się myślę w połowie września. Będziemy tutaj po prostu na bieżąco będziemy informować, jak zaczniemy treningi, będziemy zaczynać treningi, poinformujemy uczestników, będziemy zaczynać loty konkursowe, to też uczestnicy będą oczywiście o tym poinformowani. Na finał wszyscy zostaną uczestnicy zaproszeni przeze mnie osobiście, telefonicznie. No i co więcej, serdecznie zapraszam, może tych, co się jeszcze zastanawiają, do udziału. Za chwilkę przejdziemy do biura pokazać te gołąbki, które przyjechały właśnie dzisiaj z poczty, bo przyjechało 96 bodajże gołąbków. Pokażemy, jak to u nas wygląda, jak je przyjmujemy, czym szczepimy, co dostają, jaką tabletkę. Za chwilkę to zostanie zaprezentowane. Mamy akurat godzinę 9. Dojechały do nas gołębie z Poczty Polskiej, między innymi takich hodowców jak Krzysztof Łój, Tomek Czapliński, Emil Denys, no tak jak tutaj wielu innych, Arkadiusz Śmieszkowicz, który w zeszłym roku miał u nas trzecią drużynę po wszystkich lotach, więc Arkadiusz Maziarz, więc za chwilkę właśnie pokażemy, jak to u nas wygląda, cały ten proces przyjmowania gołębi. Z tego tytułu, że Arek akurat Maziarz wysłał jednego gołąbka, no to na tej jednej sztuce zaprezentujemy, jak to u nas się prezentuje. Każdy przyjmowany gołąb u nas dostaje krople na piórojady z firmy Tolisan.
Wygląda to właśnie w następujący sposób. Tu właśnie ważne jest, żeby ta kropla była postawiona na gołą skórę, żeby nie tylko to się rozeszło po piórach, tylko na gołą skórę. Tutaj stosujemy też tabletki słowackiej firmy na żółty gudzek. Każdy gołąb obligatoryjnie u nas dostaje taką tabletkę do dzioba. Jeśli gołąb nie był zaszczepiony przez hodowcę, no to od razu w dniu przyjęcia jest szczepiony. W tym przypadku ten gołąbek już był zaszczepiony i dopiero gdzieś za miesiąc po prostu będzie doszczepiony u nas drugą dawką, włącznie z ospą. No i na sam koniec po prostu wprowadzamy tego gołębia do systemu. W tym roku, tak jak wiecie, mamy system, stosujemy system Benzing. Tutaj numer gołąbka to jest 0231. Oddział 2946. Gołąbek dostaje obrączkę elektroniczną, no i finalnie każdy gołąb w taki sposób jest przyjmowany, no i następnie trafiają one do nas, do gołębnika. W tym roku zainwestowaliśmy w nowy system Benzing. Tak jak wiecie, jesteśmy zrzeszeni w Federacji FCI od początku stycznia. To nie jest wymóg, ale rozmawiając po prostu z FCI, dostałem takie informacje, że na 40 kilka gołębników na świecie tylko na chwilę obecną dwa gołębniki nie posiadają tego systemu Benzing, więc po prostu to taka była ich podpowiedź w naszym kierunku, żebyśmy po prostu zainwestowali w ten system. To jest najbardziej chyba funkcjonalny system na świecie, który obsługuje wspólne gołębniki. Te wszystkie gołębniki, które obsługuje Benzing, wszystkie te gołębniki są dostępne pod stroną internetową www.onelofftrace.live. Tam można sobie wszystkie spisy gołębi wszystkich uczestników zobaczyć, kto uczestniczy na jakim gołębniku. Wszystko jest oczywiście w live, więc później jeszcze podejdziemy, pokażemy, jak to na zewnątrz wygląda, jak jest rozwiązany tam system do anten zrobiony, jak to u nas po prostu zostało zmodernizowane na tą edycję 2022. Kontynuując temat z Benzingiem, tutaj mamy zamontowanych 6 anten sześciopolowych. To są bardzo duże i obszerne anteny, 76 cm na 30. Anteny są schowane właśnie pod tymi niebieskimi wskokami. Podobnie było po prostu też z Taurisem w zeszłym roku, ale tu mamy też jakieś przemyślenia. Tak jak mówiłem, zbudowaliśmy te zapowiadane nasze wielkie 30-metrowe lądowisko i sytuacja wygląda w następujący sposób. Wszystkie gołębie są oblatywane właśnie tym jednym lądowiskiem, wszystkie lądują na to jedno lądowisko. Za chwilkę pokażemy, jak te gołębie się będą zachowywały na oblocie. Na chwilę obecną obloty przeprowadzamy gdzieś tak w godzinach 10, godziny 11, aby te gołąbki, jak wiecie, początek sezonu w gołębi dorosłych, wcześniej rano gołębie dorosłe są trenowane. No i my tutaj jako organizatorzy staramy się zadbać o to, żeby nie było tych strat na pierwszych oblotach, bo taki gołąb potrafi się złapać jakiegoś większego stada, no i 50 sztuk odejdzie, no i później będzie problem, żeby to wróciło. No i za chwilkę pokażemy, jak to u nas wygląda. Na chwilę obecną u nas gołębie są wypuszczane prawie codziennie, oprócz soboty i niedzieli, wiadomo z jakiego powodu, że odbywają się loty gołębi dorosłych. No i w poniedziałek tylko jest ten wyjątek, że gołębie są wypuszczane już takim bardziej późnym popołudniem, żeby też uniknąć, bo niektóre oddziały po prostu lecą, mają loty po prostu przekładane na poniedziałek rano, tak? Ze zdrowiem na gołębniku na chwilę obecną jest wszystko, no jest bardzo dobrze, tak? No, zresztą można tutaj gołębie zaprezentować, jak wyglądają. Wstępując w szeregi Federacji FCI, też byliśmy po prostu zobligowani do tego, na taką legalną opiekę weterynaryjną. Musi do nas przyjechać weterynarz, wystawić dokumenty o stanie faktycznym zdrowia na gołębniku, tak? Więc no, u nas tutaj wszystko jest kontrolowane. No staramy się, żeby w jak najlepszej kondycji utrzymać te gołębie. Bazujemy na dobrej medycynie, bo zaufaliśmy tutaj w tym roku w firmie Tolisan. Mi się wydaje, jedna z najlepszych firm produkująca w ogóle jakieś medykamenty i środki dla gołębi pocztowych. Tak więc no, za chwilkę
Za chwilkę gołąbki zostaną wypuszczone na dach i pokażemy, jak to będzie przebiegało. Właśnie przeprowadzamy swobodny oblot gołębi. Za plecami moimi widać, jak te gołąbki się zachowują. Przyjmujemy gołębie do 20 maja, wiadomo, tam tydzień po ślizgu, to jak chyba na każdym wspólnym gołębniku, czy to w Polsce, czy w Europie, no to każdy z organizatorów ten tydzień po ślizgu daje dla uczestników. Jeśli przyjmiemy wszystkie gołąbki, zrobimy taką inwentaryzację. Teoretycznie tego w regulaminie nie było, ale zrobimy inwentaryzację stada. Jeśli coś na oblotach odpadło, no to wtedy ten uczestnik będzie miał szansę takiego gołąbka wymienić. No, po prostu chcemy uczciwie do każdego uczestnika podejść. Jeśli by jakiś gołąbek padł, czy to po szczepieniu, czy po prostu na jakąś chorobę ogólnie, tak, no to osobiście wtedy ja dzwonię do uczestnika i informuję o takiej sytuacji, że po prostu gołąbek padł. Pierwsze treningi będziemy planować, myślę, gdzieś z początkiem lipca. Pierwszy lot konkursowy właśnie planujemy w granicach 2-3 sierpnia. Startujemy 2 tygodnie szybciej niż standardowo oddziały. Planujemy zrobić 5 lotów konkursowych plus finał. Finał będzie wtedy szóstym lotem. W zeszłym roku było to inaczej, były 4 loty konkursowe, był 5 finał. W tym roku jest 5 lotów konkursowych i 6 finał. I będziemy planować, zorganizować, zobaczymy, jak się potoczy też sezon, bo tu nie możemy czegoś planować z góry, że odbędzie się dodatkowy taki super cup. To będzie 500, prawie 50 km, 530-550 km. To będzie lot o aktywację, trzeba będzie gołębie, jeśli będą uczestnicy chętni dać na taki lot, no to będą aktywacje od sztuki, cała zebrana pula w 100% jest przeznaczona na nagrody. My tu jako organizatorzy po prostu ze swoich po prostu tutaj puli pieniędzy organizujemy transport, kierowcę, konwojenta. 100% załóżmy będzie zebrane, załóżmy 30 tysięcy i te 30 tysięcy jest na ten lot dodatkowy będzie przeznaczone wszystko w 100% na nagrody. Myślę, że w tym roku obsada będzie gdzieś w granicach 1700-1800 gołębi. Zostało nam jeszcze względem regulaminu no 10 dni, tak. Mam zapowiedzi telefoniczne, że część uczestników, tam kilka drużyn się po prostu też spóźni, będą dostarczać te gołębki pomiędzy tym 25 a 27 maja. Wiadomo, no ten tydzień po ślizgu to nic się po prostu złego nie wydarzy. Mamy dopiero 11 maj, tak, to jak sami dobrze hodowcy wiecie, akurat właśnie te z maja młode to są akurat najlepsze młode do lotu, więc nic złego się nie dzieje, jak będą dostarczone po prostu do końca maja.